Witam, cześć, pozdrawiam przy wtorku. Kto pyta, wersja. Kto pyta? Pytacie, odpowiadam, nie live. Więcej można zmieścić. Zacznę od takiego krótkiego wstępniaka. Powtarzają się pytania, żeby nie zabierać innym czasu błyskawicznie na temat opinii waszych, że wszystko teraz musi wrócić do normy. Wielu z was uważa, że jak na przykład ktoś teraz zrobi galę, to zarobi na niej niesamowite pieniądze, a otóż niekoniecznie tak jest. Ostatnio właściwie po moim vlogu, parę tygodni po tym vlogu, kiedy mówiłem, że nie bardzo wierzę w to, że pieniądze dla Canelo Alvareza zostaną utrzymane, przepraszam, dla Canelo Alvareza również, ale dla Gennadija Golovkina będą utrzymane na tym poziomie prawie 15 milionów za walkę. Dotyczyło to walki z Kamilem Szeremetą, materiały Sports Illustrated, Chrisa Mannixa. Nieprzypadkowo Chrisa Mannixa wymieniam. Podobny artykuł zresztą napisał doskonały Kid Ajdek, mój kolega od ponad 20 lat, dokładnie mówiący to samo, że nie po to DAZN zatrudniło Gennadija Golovkina i płaci mu te miliony, żeby walczył z Kamilem Szeremetą. Dwa głosy bardzo cenionych dziennikarzy. Ważniejsza sprawa, jeśli chodzi o Chrisa Mannixa, jeśli Chris Mannix coś mówi, to nie Sports Illustrated to mówi, tylko DAZN to mówi, ponieważ Chris Mannix pracuje dla DAZN. Co prawda DAZN prawie 3000 zwolni, jeśli chodzi o to, kto pracuje w tej chwili dla DAZN, natomiast w dalszym ciągu te stosunki pomiędzy Eddie Hearnem i Mannixem są doskonałe, więc on mówiący o tym, że nie wierzy w to, że takie pieniądze będą płacone za walkę z Szeremetą, to jest coś więcej niż tylko dziennikarz napisał. Natomiast wracając do tej pierwszej myśli dotyczącej pieniędzy w boksie, że co w tej chwili nie wrzucisz, to zarobisz kupę pieniędzy. Nieprawda, wiemy już co mówi na ten temat Bob Arum. Bierzecie to, co daje, minimalne kontrakty. Przypominam, wrzucałem parę tygodni temu kontrakt polski, amerykański, angielski i na całym świecie są zrobione dokładnie w ten sam sposób. Mianowicie na początku jest ta wyjściowa suma, poniżej tej sumy nie można zapłacić. Do tej pory te kontrakty zawsze były większe, dlatego że były ta złota era boksu, mówiłem o niej, tak się zastanawiałem, jak długo potrwa, 3 lata potrwała, teraz to się niestety wszystko wyrównuje w drugą stronę, dlatego że szanse na to, że te kontrakty będą w tej chwili dotrzymywane i ich sumy są po prostu zero, taka jest prawda. Główna myśl była taka, części waszych pytań, zrobi ktoś teraz dużą galę, zarobi kupę pieniędzy. To jest prawda, że zarobi dużo pieniędzy, ale pamiętajcie, że w tej chwili tylko na terenie Stanów Zjednoczonych odwołano 21 gal, czyli 21 okazji zarobienia pieniędzy już promotorom przeszło. Czyli to nie jest tak, że nagle wyskoczy jakaś gala, dla przykładu Eddie Hearn wrzuci, nie mówię oczywiście o mega walce Fury kontra Joshua, ale powiedzmy wrzuci dobrą walkę i wszystko mu się zwróci. Nie, to co straci już mu się nie zwróci. Więc no niestety te czasy będą brutalne w Stanach Zjednoczonych. Bo to jest jedno ważne rozgraniczenie. Tutaj sporo pytań na ten temat jest, jak to będzie wyglądało w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Kompletnie tych dwóch rynków nie da się porównać, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, o czym jak słuchacie mojego vloga, mówiłem już o tym od kilkunastu lat, po bandzie teraz poszedłem, powiedzmy od kilkudziesięciu czy kilkuset vlogów, tutaj na każde miejsce jest 10 chętnych, którzy może nie mają jeszcze tego nazwiska, ale nazwisko każdemu można zrobić, to tak w Polsce, w Stanach, tak działa w ogóle na całym świecie. Można mu zrobić, nie podoba się komuś, kiedyś walczył za 400 tysięcy dolarów, teraz zaoferuje mu się 150, on powie nie, no to jest 30 chętnych, którzy wskoczą na to miejsce za 150 tysięcy dolarów i wcale się mogą okazać niewiele gorsi od tego, który zarabia 400. Oczywiście w Polsce jest inaczej, bo nie ma tego materiału. Nie ma tego materiału zawodniczego, nie ma kilkudziesięciu zawodników, czy kilkunastu zawodników, którzy mogą skoczyć na miejsce Suleckiego, na miejsce Czerkaszyna, na miejsce Szeremety i tak dalej, i tak dalej. Jakbyście w tej chwili, ciekawość, byście mieli wymienić 10 czynnych polskich pięściarzy. Jestem ciekaw, jaka liczba moich odbiorców, vlogowiczów byłaby w stanie w tej chwili, z głowy, nie zastanawiając się, nie googlujemy nic, tylko bum, bum, 10 polskich pięściarzy, którzy walczą. Czy bylibyście w stanie wymienić tych 10? Myślę, że spora część miałaby z tym problemy. Także w
Polsce się tego nie da zastąpić, w Stanach Zjednoczonych nie ma ludzi niezastąpionych. Dotyczy to również sportu, dotyczy to szczególnie, absolutnie szczególnie boksu. Tutaj ten napływ z Meksyku, w ogóle z krajów latynoskich jest olbrzymi. Nie będzie żadnego problemu, żeby zastąpić tych, którzy powiedzą: nie, za drobne nie walczę, kiedyś walczyłem za milion, teraz oferujecie mi 200 tysięcy, ja się na was wypinam. A zobaczymy, jak długo. To tyle, takie nie, może nie przydługie, ale konieczny wstęp, bo sporo pytań na ten temat, po co powielać jeszcze raz. 5 minut 44 na to poszło, lecimy do pytań, bum! Tomek Tom, czy gotował dla pana Denis Rodman? To oczywiście a propos tej mojej serii, co akurat tak się złożyło, że faceci, co jedzenie mi podają, są w spodniach. Albo w ręcznikach. Nie gotował mi Denis Rodman, natomiast zrobił mi niespodziankę, jak byliśmy raz na jego turze książkowym w Niemczech. Akurat wypadły moje urodziny, kiedy byliśmy tam i w życiu nie przypuszczałem, że Denis Rodman będzie pamiętał, że kiedy miałem urodziny. Znaczy, na pewno nie pamiętał, tylko ktoś z moich kolegów, którzy tam byli, niemieckich, pewnie mu podpowiedział. A po skończeniu jakiegoś kolejnej sesji podpisywania książek mówi: to idziemy na kolację. Ja mówię: no to idziemy, a tam były jakieś tam balony i życzenia urodzinowe. Także nie zrobił mi śniadania, obiadu, kolacji, ale zrobił mi urodzinową imprezę. Tomasz Bojanowski, Kowalew ma walczyć Kruse. Jak pan widzi walkę Kowalew kontra Cieślak? Marzyłbym o takiej walce, dlatego że byłby to genialny sposób dla Michała Cieślaka, żeby się wybić. Domyślacie się, co w tym momencie mówię. Żadnych szans. Nie, źle powiedziałem. To źle powiedziałem. Absolutnym faworytem Michał Cieślak w tym pojedynku. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Kowalowa, to nie mogłem uwierzyć, że to jest zawodnik, który walczy w półciężkim. On jest drobny. Ja wrzucam w tej chwili fotę z Canelo, który jest gościem ze średniej. Zobaczcie budowę ciała, jak wyglądają. Także absolutnie Michał Cieślak i to byłoby nazwisko, które by się przydało zrobić. Nie wiem. Te wszystkie kontrakty, które Kowalow ma z Duwą i z Egisem Klimasem, będą w tej chwili bardzo przewartościowane. Dawid Esz, jakie są komentarze w USA po ostatniej gali UFC? Jaki poziom oglądalności? Więc poziom oglądalności będzie podany w ciągu następnych kilku godzin. W tych momentach, jak to nagrywam, tego jeszcze takich szczegółowych nie ma. Komentarze są absolutnie doskonałe, bo gala była doskonała. Czapki z głów przed Danem White'em, każdym z zawodników, wszystkich, którzy to brali, którzy organizowali. Oczywiście znam parę takich dziennikarzy, którym się strasznie nie podoba, że tam tyle testów zmarnowano na zawodników i tak dalej. Zapłacił za to Dana White. Stan Floryda nie płacił za te testy, tylko płacił za nie Dana White. To jest takie klasyczne czepianie się gości, którzy są święci od papieża. Jest paru takich w Stanach, którzy, nie wiem, tutaj na Enie by chcieli, żebyśmy tak jeszcze ze 2 lata posiedzieli, no, ale to przeważnie są ci, którzy mają kasę. Jedziemy dalej. Tytanowy Janusz, jedna z tych ksywek, które bardzo lubię. Chyba będę musiał wstać i przynieść sobie wodę, bo mi za chwilę w gardle tutaj zaschnie. Wodę. Tytanowy Janusz, czy w rewanżowym spotkaniu Ewa Piątkowska by zalała Ewę Brodnicką? Myślę, że Brodnicka to taka Małgorzata Rodzynek od Majdanów. To już w ogóle w tej chwili jakby pan po norwesku do mnie mówił, bo kim jest Majdan, to wiem, kim jest Małgorzata Rodzynek, nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Reklamy silikony i smutne dowcipy, a boks, który pokazuje, jak nazwać to w ogóle boksem, to jest smutne. Ja, o ile dobrze pamiętam, to pierwszą walkę jedyną Piątkowskiej z Brodnicką oglądałem w Alabamie, bo byłem na walce Wildera na 99%. Jak wiecie, staram się zachować system live, czyli nawet nie przeglądam tych pytań, tylko lecę po prostu, żeby było uczciwie. Wydaje mi się, że byłem w Alabamie na Wilder kontra... Kurde, już nawet nie pamiętam, ale to było wtedy, co się tłukli między sobą Brazil. W każdym razie na walce Wildera byłem w Alabamie wtedy i wtedy absolutnie punktowałem dla Ewy Piątkowskiej tą walkę i uważałem, że ona tą walkę wygrała. Później Ewa Piątkowska poszła, że tak powiem, w inne kilogramy i te drogi się zupełnie rozeszły. Także trudno powiedzieć, jakby to wyglądało. Słuchajcie, zrzucanie kilogramów nie jest łatwe dla nikogo, dla pań również.
No już walkę oczywiście bym zobaczył rewanżową, jedna z tych walk w Polsce, które miałoby sens oglądać. Idziemy dalej, to sporo tych pytań. A ile pociągniemy, tyle pociągniemy. Grzegorz Masłowski, dzień dobry panie Przemku, czy sądzi pan, że AJ ma jakieś szanse z Tysonem Fury? Jakoś nie wydaje mi się, że ma taką siłę ciosu, żeby znokautować Tysona pojedynczym. Nadal uważam, że jedynym, który może pokonać Tysona, to Wilder. Jeśli uda się trafić czystym ciosem, pozdrawiam, życzę zdrowia, dziękuję panu również. Nie, ja zgadzam się z panem, że ja nie widzę w tym momencie, zakładam oczywiście formę ostatnią. Jak zawsze u mnie, pamiętacie, jest jedno podejście, tylko i wyłącznie liczy się ostatnia walka zawodnika. Nie interesuje mnie, jak walczył 3 lata temu, 2 lata temu, ostatnia. Ostatnią walkę, czyli porównuję dwie ostatnie walki, które widziałem na żywo, czyli Tyson Fury kontra Wilder i walkę Ruiza z Joshuą w Arabii Saudyjskiej. Tak boksujący AJ nie wygrywa z Tysonem Fury, dlatego że te wszystko, tą całą przewagę, którą miał walcząc na dystans z Ruizem, tego kompletnie nie ma w walce z Tysonem Fury. Także nie widziałem nic w boksie AJ'a, co pozwala mi uważać go za faworyta w walce z takim Tysonem Fury, jak go ostatnimi razy widzieliśmy. Absolutnie nic takiego nie widzę. Szymon Jarmo, walkę, jak pan widzi, Duran kontra Triple G. Ostatnio takie widziałem na Twitterze, takie różne pomysły, jakby to mogło wyglądać. No, fenomenalna walka, postawiłbym na Duran. Postawiłbym na Durana Prime. Oczywiście mówimy Prime. Prime jednego i drugiego stawiam na Durana. Prime przy tym, no, przede wszystkim taka walka, za którą ja bym nie zapłacił $100 pay-per-view. Naprawdę. Bez żadnego problemu zapłaciłbym za taką walkę, bo byłaby genialna. Uważam, że Duran by tą walkę wygrał, dlatego że byłby szybszy od Triple G. Znaczy, porównywanie ciosu jednego i drugiego, Hands of Stone, podejrzewam, że równa, natomiast pasowałby bardziej Triple G Duranowi niż Duran Triple G. Dlatego uważam, że wygrałby tą walkę Duran. W jakim wieku Floyd Mayweather był w największym prime, po 30 czy przed? Pyta pan Kiran 1. Znaczy, kiedy walczy w swoich naturalnych kategoriach wagowych. Czyli przed 30. Czyli to dla mnie jest ten prime Floyd Mayweather Jr. bez dwóch zdań. Piotr, pisany przez p1.ot.r. Jaka jest pana opinia na temat przebiegu walki Malik Scott Deontay Wilder? Najpopularniejsze opinie to ustawka, brak dalszej chęci do walki Malika z powodu strachu lub po prostu normalne KO po lewym sierpie Wildera. Jakie jest pana zdanie? Bał się. W ogóle fajnie pan to ujął. Przebieg walki. Żadnej walki nie było. Pierwszy cios, który doszedł, walkę zakończył. Wrzucam w tej chwili fotę jednego i drugiego. Nawiasem mówiąc, czytanie tatuaży tych dwóch gości to by zajęło, podejrzewam, więcej niż obóz treningowy Malika Scotta na tą walkę. Nie jestem fanem Malika Scotta zupełnie. Byłem bardzo dawno temu, kiedy walczył z Głaskowem i moim zdaniem tą walkę wygrał. Natomiast main event przekręciło tą sprawę i dali zwycięstwo Głaskowowi. Natomiast przeciwko Deontayowi Wilderowi to był czysty strach, kasa była zapłacona, petarda poszła, gość się przewrócił. Czyli dla mnie opinia numer 2 i 3, czyli czysty cios plus nie chciał dalej walczyć, to jest właściwa odpowiedź na to pytanie z mojej strony. Karol Nowak, Sulemski kontra Majdana. Idziemy troszkę tu po bandzie. Jak czytałem to teraz, to pierwsza moja reakcja była, że nie te kategorie wagowe. Później zdałem sobie sprawę z tego, że Majdana nie jest w tej kategorii wagowej, bo Majdana jest w kategorii wagowej Wildera. Więc oczywiście wiadomo, o co chodzi. No, w różnych kategoriach walczyli, no bo ten najlepszy Majdana, jakiego widzieliśmy, czyli Broner i Floyd, no to jest inna kategoria niż walczy Stricu Majdana.
Stryciu, lubię, lubię bardzo Maćka. Mam nadzieję, że wzajemnością oni musi mnie bardzo lubić, ale Majrana to był killer straszny. Dawid 3. Dawid, potencjalne walki do Rywasa, wiadomo co się powróci, nic. Absolutnie nic na ten temat nie wiadomo. Przyczajony tygrys to jest zasada Boba Aruma. W ogóle zrobię coś takiego z poza ringiem, czyli Arum kontra Dana White, bo taką jaką wiązankę dostał ostatnio od Dana White'a, żadne z wyrazów nie nadaje się do zacytowania, bo mi zaraz to wszystko YouTube zdejmie. Jaką dostał wiązankę Bob Arum od Dana White'a, to absolutnie klasyk. Czai się, zastanawia się, co ze sobą zrobić Bob Arum. Tomasz Przewoski. Panie Przemku, jaki jest najlepszy pięściarz, którego pokonał Adamek w półciężkiej walce o wakujące pasy z mało znanymi zawodnikami w Cruiser Cunningham Banks? Wydaje mi się, że jedyną gwiazdą boksu poza ciężką wagą, z którą walczył, był Chad Dawson, no ale tam przegrał. Zaczynamy od tyłu, czyli od Chada Dawsona, jak mówimy, tą walkę przegrał. Natomiast radzę przypomnieć wszystkim, Wesley Floyd był na tej walce, że kiedy Chad Dawson walczył z Tomaszem Adamkiem, był uznany przez Floyda Mayweathera Juniora za best pound for pound. Tak dobry był Chad Dawson. I rzeczywiście tak dobry był Chad Dawson. To nie jest tak, że Adamek przegrał z jakimś tam klientem. Chad Dawson to był gościu, który w tym czasie, w ogóle w tym czasie, kiedy trenował go Mayweather Senior, no to był straszny killer, to był gość, po którym ja się spodziewałem no kariery prawie Floyda, albo Floyda. Poważnie, naprawdę. Wszystko. Power, szybkość, umiejętność myślenia w ringu. Wszystko. Chad Dawson to był absolutnie full package. To był absolutnie full package, ale tą walkę przegrał. Teraz pytanie pana jest, którego pokonał Adamek. Kiedyś takie pytanie było chyba na Twitterze. Ja odpowiedziałem, że Jonathan Banks, niepokonany w wadze półciężkiej, z doskonałym trenerem w narożniku, akurat nie w tej walce, bo musiał wyjechać, bo HBO płaciło więcej, Emmanuel Stewart, ale przygotowywał go do tego pojedynku, bardzo mądry pięściarz. Na pewno ta walka, ja myślę o zawodnikach, którzy byli w prime, jak Tomek z nimi walczył. Tylko Jonathan Banks był wtedy w prime w Cruiserweight, jak walczył Tomek. Absolutnie dla mnie nie ma wątpliwości, że dokładnie tak było. Na pewno pierwsza walka z Cunninghamem, kiedy to była walka o życie dla jednego i dla drugiego. Cunningham był doskonałym pięściarzem w tym czasie. Później mu się kompletnie pokrzywiło. Wiem, że koledzy mają opinię na temat kilku innych zawodników, z którymi walczył Tomek Adamek. Natomiast dla mnie tych dwóch zawodników, jeśli miałbym wymieniać najcenniejsze zwycięstwa, to tak, no i oczywiście w wadze ciężkie, jak zwróciliście uwagę, ani jeden, ani drugi zawodnik, którego wymieniałem, to nie był z wagi ciężkiej bezwzględnie Chris Areola, który był, no wtedy, nie wiem, chyba w pierwszej ósemce, o ile dobrze pamiętam, wagi ciężkiej. W każdym razie w pierwszej dziesiątce był na 100%, był pięściarzem, któremu w tej kategorii wagowej wróżono dużą przyszłość. Także tych trzech zawodników bezwzględnie dla mnie. Ulricha można jeszcze w sumie dorzucić, bo walczył u siebie i tak dalej, natomiast ja stawiam go piętro niżej pomiędzy tą trójką, którą wymieniłem. Jedziemy dalej. Jak się podobało UFC? Pyta pan Stefan Batory. Bardzo mi się podobało. Poziom był ekstra, naprawdę dramaturgii i pojedynki równe i to, co zrobił Predator. Jego rywal wyraźnie wpadł w panikę, to tak z boksu widać było wyraźnie, no ponieważ to nigdy się w parter nie przeniosło, bo tam Predator poszedł do przodu i było po herbacie, natomiast widać było panikę w oczach rywala, który kompletnie nie wiedział, co zrobić z tym, jakby nie było walącym jakieś takie obszerne ciosy Ngannou, ale wyzwał gościa, no i dostał to, co chciał. Box, czy Eddie Chambers powróci z emerytury, bo w mediach społecznościowych napisał, że jest gotowy. Wszyscy są gotowi, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Kompletnie wszyscy są gotowi do takiego, ja nie wiem, turnieju,
turnieju gości, którzy mają 45 lub więcej, albo znacznie więcej, jak najpierw był Mike, później Holyfield powiedział, że nie ma problemu z trzecią walką, później Tony powiedział, że on też się załapuje do tej całej zabawy. No, dzikie tłumy absolutnie prą w tamtą stronę, żeby coś zarobić, natomiast ja nie sądzę, żeby... Oczywiście te wszystkie propozycje, jak jesteśmy przy tym, do Tysona jakieś debilne, typu 20 milionów za walkę na gołe pięści. To jest firma, która ma problemy, żeby zapłacić 50 tysięcy swoim pięściarzom, a tu nagle 20 baniek. Myślę, że wszyscy to zobaczą. Wierzcie mi, naprawdę by tak nie było. Czy inne takie wielomilionowe oferty, które niby płyną z różnych stron, z Australii. Mike Tyson ostatnio wyśmiał taką ofertę z Australii, że to w ogóle byłaby obraza, gdyby miał walczyć w jakiejś innej dyscyplinie niż boks. Jak widać, ma zupełnie inne podejście do tego niż Floyd, no ale każdy może to robić. Ja myślę, że Eddie Chambers nie jest ostatnim, który się zgłosi, natomiast przestanie się zgłaszać, jak nie będzie zainteresowanych, żeby zapłacić. Krzysztof Maruszak, panie Przemku, pytanie, które gnębi mnie od dłuższego czasu. Roy Jones Jr. po zdobyciu WBA z Ruizem nie wraca do pół ciężkiej, tylko spotyka się z Mike'em Tysonem, wzrost podobny, Mike cięższy o 10 kg. A Roy z Ruizem ważył bodajże 88, coś takiego, troszkę więcej chyba, jak pan widzi, znaczy na ważeniu, a później więcej. Jak pan widzi przebieg takiej walki w tamtym czasie? Powiedziałem z Dębicy miasta Matiego Borka. Proszę bardzo, to pod Dębicą będzie teraz, trzeba będzie, a w niektórych miastach Chicago tak jest, że na przykład jak jest jakiś znany, nie wiem, kosmonauta albo ktoś taki, to jest nazwa miejscowości, a pod spodem tutaj urodził się. Nie wiem, czy w Dębicy będzie coś takiego, jeśli będzie dla Matiego, może będzie. Natomiast wracając do pytania, zupełnie tego nie widzę, dlatego że wiem, co Roya kosztowało trenowanie i przybieranie do tej wagi. Ja już mówiłem chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, chyba w Kto Pyta było to pytanie związane z Royem Jonesem i dla mnie to był olbrzymi błąd. Ta walka później, to już był cień samego siebie. On by się nie był po pierwsze w stanie utrzymać reżimu treningowego, ważąc tyle, ile ważył. Poza tym, wie pan, no, porównanie siły uderzenia Ruiza, jednego z najsłabiej bijących mistrzów świata wagi ciężkiej w historii, bo pamiętam, że Andrzej Gołota mówił, że on klepał, a nie uderzał, zupełnie co innego. Natomiast jest jedna rzecz podstawowa tutaj. Widzi pan, o ile Ruiz ustępował zdecydowanie szybkością, bo taki był pomysł w ogóle Roya na tą walkę Royowi, natomiast Mike niekoniecznie by ustępował tą szybkością. Oczywiście, że byłby wolniejszy, ale nie o tyle. Łatwiejszy dla niego, dla trafienia byłby Roy Jones. Anthony Joshua. A po polsku super pisze gościu. Gdzie leży magiczna granica między Fame MMA i UFC? Już mnie pan zaciekawił, bo granic to jest 50, kompletnie inne sporty, ale lecimy dalej. Kiedy gala Fame MMA się odbyła, pomimo wielu słów krytyki, że chcą zarobić na siłę w czasach pandemii kosztem zdrowia innych, tak wiem, że większość tej organizacji nie utrzymuje się jedynie ze sportu. Gdy odbywa się UFC, hipokryci ponownie... ale lecimy dalej. Hipokryci ponownie się budzą, jednak tym razem propsując galę, mimo że zawodnik, który miał walczyć i mógł zarazić wielu innych, miał potwierdzonego wirusa, a KSW nie wspomnę. Panie Anthony Joshua, znaczy wątpię, że to jest Anthony Joshua, wie pan, kompletnie, zupełnie pan bije ciosy jak Canelo Alvarez, kiedy był młodym chłopakiem i walczył z Mayweatherem, czyli Mayweather jest tu, a pan bije ciosy tu. Kompletnie nie można porównywać tych dwóch organizacji i faktu, że UFC 249 było w Jacksonville, natomiast gdzie było Fame MMA, to ja nie wiem i nie chcę wiedzieć, z kilkudziesięciu powodów. Najprostsze powody. Wie pan, ile wydał Dana White na zabezpieczenie tej imprezy? Ja panu powiem. Ponad 200 tysięcy dolarów kosztowały same testy. 200 tysięcy dolarów to Fame MMA, to goście mają nadzieję, że zarobią kiedykolwiek w swoim życiu. Czyli po pierwsze, ta pierwsza
tak zwana impreza była kompletnie niezabezpieczona w porównaniu do tego, co zrobiło UFC, więc mówienie o hipokrytach, którzy z jednej strony to im się nie podoba, a z drugiej strony podoba im się UFC, jest kompletnie nie na miejscu. Ja klasy sportowej kompletnie nie będę porównywał, dlatego że ja panu gwarantuję, ja nie myślę w tym momencie o Ngannou, ja myślę o kimkolwiek. Bierze wszystkich, którzy byli podczas tej gali MMA Fame, podczas jednego wieczoru i każdy z tamtych jest ciężko znokautowany. Ciężko. Kompletnie ciężko znokautowany. Pan porównuje, wie pan, to jest tak, jak pan porównywał, wie pan, w Tijuanie jest coś takiego, gdzie pani spotyka się z osłem. Ja mógłbym powiedzieć w tym momencie, słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, pokazujemy to w pay-per-view i jest 100 tysięcy ludzi to ogląda. Z drugiej strony ma pan pojedynek bokserski, gdzie występuje dwóch mistrzów świata i ogląda to 10 tysięcy ludzi i pan powie, tam to było lepsze, bo oglądało 100 tysięcy ludzi. Nie, nie było lepsze, wie pan, na tej samej zasadzie, co McDonald's sprzedaje 50 milionów, bilionów hamburgerów i nikt nie powie, że dostają gwiazdki Michelina, bo to jest doskonała rzecz. To jest po prostu populistyczne podejście. Tutaj nie ma kwestii hipokrytów. Panie Anthony Joshua, jest pan Canelo z dawnych czasów, który mija się ze swoimi, ze szczęką rywala o jakieś 2 metry w tym pytaniu. Ale było pytanie, zostało powiedziane. Gypsy King, kolejny, wy się w mistrzu świata. Mamy wszystkie pasy w tym momencie już tutaj. Panie Przemku, Rosado czy Jacobs, kto wygra? Jacobs ciężko nokautuje Rosado. Nie zapomnijmy tych 8 pierwszych rund, kiedy został wzięty do szkoły Rosado przez Stricu. Jacobs nie wypuściłby Rosado z 4 albo 5 rund. Taka jest moja odpowiedź. A teraz zrobię mini przerwę, bo akurat pokazuje mi, że muszę taśmę zmienić, jak w dawnych czasach, no ale tak to jest. Cyfrowo to się nagrywa tylko do 29 minut. Takie są obostrzenia, więc akurat będę miał czas, żeby wstać, przynieść sobie wodę mineralną i wrócić. Pozdrawiam was serdecznie, za chwilę natychmiast część druga. No i jesteśmy z powrotem. Woda mineralna. Odhaczyliśmy Rosado kontra Daniel Jacobs. Jedziemy na dalej. Relaxion CK. Panie Przemku, kto jest dzisiaj bardziej popularny na wyspach Joshua czy Fury? Jak się ma popularność do popularności Lennoxa w Prime? Dobre pytanie. Miałem rozmowę z kolegą z Boxing Monthly ostatnio. To znaczy, popularniejszy jest Joshua w dalszym ciągu. Czego ja specjalnie nie rozumiem, bo uważam, że popularny powinien być bardziej Fury, ale popularności się nie mierzy sukcesami. Popularność się mierzy wieloma innymi czynnikami. Jak to się ma do popularności Lennoxa w Prime? Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Wydaje mi się, że jednak Joshua bardziej niż Lennox. Znaczy, spowodowane to było między innymi czasami. To nie były czasy mediów społecznościowych, kiedy walczył Lennox. To nie były czasy tego rodzaju pompowania wszystkiego. Dzięki tym mediom społecznościowym, tym cross połączeniu mediów pisanych, telewizyjnych z mediami społecznościowymi, w tej chwili można zrobić z każdego i z każdego materiału coś super, no bo jedni współpracują z drugimi, ja pompuję ciebie, ty pompujesz mnie i tak to się, szczególnie we vlogach, to jest mistrzostwo świata i tak to się wszystko odbywa. Natomiast wydaje mi się, że obecnie w dalszym ciągu Joshua jest bardziej popularny. Pawcio Orzeł Biały AU. Czy przegrana z Soldą i zawieszenie za doping było skutkiem, że Dawid Kostecki miał problemy psychiczne? Jak pan wspomina Dawida? Dawida wspomina jako gościa o niesamowitym talencie. Przegrana z Soldą była spowodowana tym, że kompletnie się nie przygotowywał. Znaczy mówił, że się przygotowuje Dawid Kostecki, ale tak naprawdę się nie przygotowywał, był zajęty wieloma innymi rzeczami, jakimi to my w tej chwili wiemy. Problemy Dawida Kosteckiego psychiczne, o których pan mówi, to są znacznie wcześniej niższe przegrana z Soldrą. To nie jest tak, że Dawid Kostecki się załamał, bo przegrał z Soldrą.
kto znał chociaż trochę. Ja oczywiście nie znałem go tak dobrze jak wielu kolegów w Polsce, ale miałem kilkanaście razy okazję z nim rozmawiać, znać ludzi, którzy znali jego bardzo dobrze, więc mogę to powiedzieć, to nie był powód. Te problemy były zdecydowanie wcześniej. No jego podstawowym problemem było to, że jemu się wydawało, że jest w stanie przejechać karierę pięściarską bez ciężkiej pracy. Nie ma takich. Nie ma absolutnie takich. Jedziemy dalej. Pan Huby z trzema gwiazdkami. Od wielu lat mówi się o bezpieczeństwie w boksie. Najczęściej wspomina się o nacisku na lepszą pracę rynkowego lub przystosowaniu coraz bezpieczniejszych rękawic, a kompletnie pomija inne kwestie. Niektórzy sędziowie punktowi kładą większy nacisk na obronę, jej skuteczność też odpowiednio wykonywane, czy też odpowiednio wykonywane jest widowiskowe. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby nakładanie presji na punktowych, by ci bardziej doceniali defensywę pięściarzy? Nie, chyba nie. Wie pan co? Chyba nie byłoby, dlatego że jak wyglądałem odprawa, byłem na kilkudziesięciu odprawach sędziowskich w moim życiu w różnych krajach i w przypadku walk sankcjonowanych przez różne organizacje i to wygląda w ten sposób, że tutaj jest po prostu ścisły podział tego, jak się punktuje. Tu nie ma tak, że za coś dostajesz więcej, za co dostajesz mniej. Dla mnie kwestia bezpieczeństwa w boksie zawsze wiązała się z jedną rzeczą, mianowicie zbijaniem wagi. Dla mnie kwestia obowiązkowych test, że nie może być tak, że dwa tygodnie przed... Ja wiem, zaraz powiecie mi, że w UFC zbijają wagę w ciągu ostatnich 48 godzin albo mniej. To ja wiem. Natomiast fizjologia pokazuje, że akurat to jest lepiej. Ja wiem, że to brzmi jak paradoks, natomiast tak jest. Natomiast dla mnie zrzucanie wagi w boksie i fakt, że zawodnicy... Przepraszam. Że zawodnicy zbijają tą wagę niesamowicie nic nie robią, jest powodem podstawowym. Natomiast tutaj nie ma jednego takiego powodu, że można nacisnąć guzik i powiedzieć, to naciśniemy i wszystko zostało już wyprostowane. Próby były, taki nacisk był. Nie tyle nacisk, co sugestie sędziowskie. W przypadku, kiedy tych ciosów leci za dużo, kiedy zawodnik nie odpowiada przez określoną liczbę sekund, chociaż tutaj też nie ma, także jeśli przez 4 sekundy nie odpowiada na ciosy, to kończyć walkę, czegoś takiego nie ma. To jest zawsze w dyskrecji sędziego ringowego. Natomiast to jest ten pomysł, o którym pan mówi, czyli punktowania za obronę. Ja rozumiem, do czego pan zmierza, że okej, okay, zawodnik będzie wychodził na ring i będzie się starał mniej zadawać ciosów, a więcej blokować tych ciosów. No, jest jeden problem z tym, o czym pan mówi. Nikt by tego nie oglądał. Żaden promotor by tego nie pokazał. Poksie oglądamy coś, dlatego że jest emocjonujące. Pan sobie wyobrazi dwóch pięściarzy, na przykład walkę Rigondo kontra Rigondo. To trzech rund by człowiek nie przetrzymał. Gdzie rundy by nie przetrzymał? Nic więcej nie da się w boksie zrobić, wie pan, moim zdaniem, jeśli chodzi o zadbanie o to, żeby tych wypadków było mniej. No, zawsze będą. Tutaj nie uciekniemy. No, oczywiście możemy zakładać hełmy, tylko nie hełmy, tylko kaski i walczyć w 16-uncjowych rękawicach, tylko wtedy to nie będzie boks. Artur Grzywiński, co Joe Louis mógłby osiągnąć, gdyby urodził się w dzisiejszych czasach i jak zmieniał się styl boksowania na przestrzeni lat? Wie pan, to jest pytanie oczywiście dla takiego szerszego vloga. Panie Arturze, nie lubię porównań, to, że ktoś był znakomitym atletą, bo takim był Joe Louis, wcale niekoniecznie oznacza, że dałby sobie radę dzisiaj. Moim zdaniem nie sięgając aż tak daleko jak Joe Louis, wielu pięściarzy sprzed 25 lat, którzy byli fenomenalni, dzisiaj nie daliby sobie rady. Adrian, panie Przemku, jak pan aktualnie widzi wynik walki Joshua Wilder, czy ofensywny Joshua boksujący w stylu podobnym do tego w walce z Kliczką byłby w stanie powtórzyć wyczyn Tysona Fury'ego? Joshua Wilder. Znaczy, wie pan co, dla mnie odwrotnie. Zupełnie odwrotnie widzę to niż pan, panie Adrianie, bo dla mnie Joshua walczący tak jak w drugiej walce z Ortizem. Przepraszam, z Ruizem. Miałby zdecydowanie większe szanse, bo
ofensywny styl walki kontra Deontay Wilder, to Anthony Joshua jest znokautowany i to szybko. W ogóle, jeśli moim zdaniem do takiej walki kiedykolwiek dojdzie, bo w tej chwili nic nie wiemy, nie będziemy tutaj trzaskać sufitu, to dokładnie w ten sam sposób będzie walczył Joshua, jak walczył z, mimo że kompletnie różni pięściarze, ale to jest ten styl, który będzie mu się podobał. Im starszy, ja zwróciłem uwagę, wielu pięściarzy, im są starsi, bardziej zachowawczo, wiadomo, łatwiej oszczędzać siły, mniej ryzyka, to zawalczy tak, jak walczył z Ruizem w Arabii Saudyjskiej. Karl Trask. W jaką kategorię wagową będzie celował Canelo w przyszłości? Średnia, super średnia, czy jednak półciężka? Osobiście uważam, że radziłby sobie półciężki doskonale, o co mu poszło z Golden Boyem. Zaczynam od tyłu. Z Golden Boyem zaczęło mu przede wszystkim, poszło o to, że De La Hoya często mówił rzeczy typu: Rozmawiałem z Canelo, gadaliśmy 3 godziny i doszliśmy do wniosku, że teraz trzeba wziąć walkę z tym czy tamtym, co miało tyle wspólnego, jak na przykład, jak ja bym w tym momencie powiedział, że właśnie 3 godziny temu, przez 3 godziny rozmawiałem z Jordanem, takich rozmów nigdy nie było. No i w którymś momencie się zagotował Canelo i mówi: ty sobie, ty nie opowiadaj bzdury, bo ze mną w ogóle nie rozmawiałeś od 2 miesięcy, a tutaj opowiadasz ludziom, jakbyśmy ze sobą siedzieli i gadali każdego dnia, co jest kompletnie nieprawdą. Także o to poszło. Natomiast półciężka, nie jestem przekonany. Super średnia, absolutnie tak, natomiast półciężka, wie pan, tam są jednak inni pięściarze. No, Beterbiev kontra Canelo. Na przykład. Nie chciałby tego Canelo. Tak, jestem wielkim fanem tego, co zrobił przez ostatnie 3 lata ze swoją karierą. Nie, to jednak zaczynają się poważni dżentelmeni. Nie wolno brać pod uwagę tego, co widzieliśmy w walce z Kowaliowem, bo to zupełnie inna sprawa. Poruszać się powinien między średnią a super średnią. Radziłby sobie super. Dadzik Daxon. Czy jest jeszcze szansa na walkę Mikey Garcia kontra Loma? Jeśli tak, to kiedy? Wie pan, kiedy to, tak jak powiedział to Steven Espinoza 2 tygodnie temu, cytowałem go, każdy, kto mówi i podaje jakieś w tej chwili daty poza ludźmi, którzy nazywają się Dana White, to po prostu wymyśla, bo nie wie, więc tego nie wiem, natomiast uważam, że ta walka odpłynęła, dlatego że to nie są te kategorie wagowe. To nie jest ta kategoria, nie to, że nie byłby faworytem, natomiast ja, nie pasuje mi tu zupełnie Mikey Garcia. W tym klimacie i w tej kategorii wagowej, których ta walka musiałaby się odbyć, żeby mogła się odbyć. Co my tutaj mamy? Power 274. Panie Przemku, czy dojdzie do rewanżu White Joshua oraz White Rivas? Znaczy White Rivas. Bardziej prawdopodobne White Joshua. Nie widzę tej walki. W tej chwili to pójdzie wszystko w stronę robienia czegoś, co absolutnie budzi jakieś niesamowite emocje. Dla mnie White kontra Joshua nie budzi emocji, no bo jak się skończyła pierwsza walka, to widzieliśmy. Ja wiem, że były takie momenty, kiedy momenty były. Kiedy White tam machał pięściami koło głowy Joshua, natomiast Joshua jest znacznie lepszym pięściarzem teraz niż był wtedy. I wydaje mi się, że zapotrzebowanie w Anglii, można zrobić tyle fajnych walk w wadze ciężkiej, jest zdecydowanie na coś zupełnie innego. Co do Rivasa, to tutaj właśnie jest taka dyskusja kontraktowa w tej chwili między nim i Bobem Arumem. Właśnie jestem ciekaw, kiedy wreszcie ogłosi ten powrót, bo ten powrót to już kilka razy był ogłaszany. No teraz powiem tak szczerze, koronawirus w tej chwili wszystkich tłumaczy. W tej chwili ona wszystkich tłumaczy, bo każdy może powiedzieć podczas rozmów kontraktowych promotor z zawodnikiem czy z menedżerem, no co ty ode mnie chcesz, jest koronawirus. Także tutaj to nie jest dobra sytuacja dla zawodników. Kamila Mrugalska, coś od Laniere. Odlanierze Solisie, powody jego niepowodzeń na zawodowstwie, według pana lubił gorzały i jeść, w skrócie, ale oddający w 99% rzeczywistość. To był człowiek, którego nie można było od alkoholu i od hamburgerów utrzymać.
Znam ludzi, którzy go promowali, więc pamiętam te rozmowy. Nie dało się. Uciekał z pokoju, żeby zjeść. To był Odlanie Solis. Nenek. Czy Szpilka rzeczywiście weźmie rozwód z KP i czy Don Vassell pozwoli sobie na taki ruch? Bo sobie nie mówić, Szpilka budzi emocje, generuje zyski. Czy może raczej cały czas będą współpracować, tylko już na innych warunkach? Wie pan co, ja te tematy już kilka razy rzuciłem, ale powtórzę. Nie wiem, co się dzieje. Nie, powtórzę jeszcze raz. Wie pan, te zyski to są mityczne. To zainteresowanie nie jest mityczne. Natomiast jeśli chodzi o Szpilę, natomiast zyski są mityczne. Szpila nie sprzedaje gal, nie sprzedaje setek tysięcy pay-per-views. W otwartej telewizji ludzie oglądają, bo jest zainteresowanie. Natomiast przekładając to na pieniądze, tego nie ma. Więc budzi emocje, zgadza się, generuje zyski, nie zgadza się, czy będą cały czas współpracować, tylko już na innych warunkach, a kto to wie? Powiem panu szczerze, że niespecjalnie to w tym momencie śledzę. Oczywiście widziałem ten komunikat, widziałem to zdjęcie panów szczęśliwych, natomiast ja pomiędzy Andrzejem Wasilewskim i Arturem Szpilką to już widziałem 500 tysięcy różnych wymian. To się wszystko zmienia jak za czasów koronawirusa, przyjaciele, nieprzyjaciele, lubią się, nie lubią się, ale tak naprawdę się lubią, ale się nie lubią i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, to naprawdę śledzenie tego to dla ludzi o silnych nerwach i którzy nie mają co innego do roboty. Może będą współpracować, może nie. Wie pan, sportowo to ma niewielkie wrażenie, pan sobie zdaje, sportowo to ma niewielkie znaczenie, pan sobie zdaje z tego sprawę. Lewy de Ripper. Dobra, witam, pozdrawiam z Holandii, pozdrawiam. Pytanie, jakby pan widział walkę Cieślak kontra Głowacki, przebieg i wynik, dużo zdrowia. Dzisiaj czy Prime? Czy Krzysiek jest Prime? Nie wiem. Nie, za długo go nie widzieliśmy i te kontuzje. No ja mam nadzieję, że Krzysiu Głowacki, przemiły człowiek, będzie w Prime całe swoje życie, natomiast rzeczywistość jest jaka jest. Za doświadczony w tej chwili dla mnie jeszcze dla Cieślaka. Cieślak potrzebuje jednej walki jeszcze z przeciwnikiem, niekoniecznie jak ten ostatni, ale z kimś naprawdę dobrego poziomu, żeby móc przyswoić sobie to, czego się nauczył. Bo Michał podkreślał to kilkanaście razy, zresztą ja mówiłem to zaraz po tej walce, że przegrana w takich pojedynkach daje więcej niż 30 wygranych z jakimiś gośćmi wyciągniętymi z budki. Natomiast to trzeba przełożyć to wszystko, co on się nauczył, w jakąś konkretną walkę. Więc jeśli teraz na przykład wygrał z kimś Top 15 w dobrym stylu i później miałby walczyć z Główką, to myślę, że Główka byłby faworytem. Natomiast na chwilę obecną lepszy byłby Głowacki. Tomasz Marek, według pana, kto wygrałby trzecie starcie Canelo kontra Triple G, Canelo? Tomasz Marek, czy pozna pan osobiście Mike'a Tysona? Jeśli tak, co pan o nim sądzi, jakim jest człowiekiem? Znaczy, no, poznać to go poznałem. Rozmawiałem z nim, podejrzewam, z 5 czy 10 razy przy okazji różnych takich rzeczy niezwiązanych już z boksem, dlatego że ja jako pięściarza go nigdy nie poznałem. Ja go poznałem już jako człowieka, który z boksem zerwał. Natomiast no, jest to dosyć skomplikowana postać. Jak prześledzicie wypowiedzi Mike'a Tysona o rzeczach związanych z boksem, czy niezwiązanych z boksem, jest to człowiek, który bardzo szybko dostosowuje się do tego, co akurat ludzie chcą usłyszeć. Tego nauczyło go Brownsville, a mianowicie adaptacji do konkretnej sytuacji. Czy to odbierzecie w sposób pozytywny, czy negatywny, to już od was zależy. Natomiast nie jest to taki jednowymiarowy, że nie jest jednowymiarowy, to wiadomo. Natomiast pan pyta poza boksem, nie jestem fanem Mike'a Tysona poza ringiem. Ja zbyt wielu ludzi znałem i znam, którzy mieli z nim do czynienia na co dzień i to nie są fani Mike'a Tysona, proszę mi wierzyć. Robert Kowalski, patrzymy na czas, jeszcze pociągniemy trochę. Czy według pana jest możliwe założenie nowej organizacji, która dzięki jaśniejszym i bardziej zrozumiałym dla kibiców systemie obron, wyznaczania pojedynków mistrzowskich przebiłaby prestiżem i uznaniem wśród samych zawodników organizacje rankingowe już istniejące? Pozdrawiam. No nie w tej sytuacji, jaka w tej chwili jest.
Przypomnę, to chyba w tym vlogu było, kiedy mówiłem o IBF-ie i tych wszystkich przewagach, a myślę, że mam w planie coś takiego o WBC również, bo to nie jest tak, że jedni są czyści, a drudzy to są w ogóle przewałka jedna za drugim. Nie, to tak nie jest. Wszyscy są brudni, bardziej lub mniej. Natomiast no, teraz nie widzę tego. Wtedy to powstało, bo potrzeba było czegoś takiego stacji telewizyjnej, żeby uzasadnić, dlaczego jeden walczy z drugim. Tak się zaczęło w ogóle organizacja rankingowa i to telewizje zrobiły z nich kogoś, na kogo opinię warto zwracać uwagę. Natomiast dzisiaj już takiego miejsca nie ma, jak pan doskonale się orientuje, jest raczej odejście w drugą stronę, a mianowicie odejście jest w stronę, po co nam te rankingi, my i tak wiemy lepiej, kto jest lepszy. Więc ja w tej chwili miejsca dla konkretnej kolejnej organizacji nie widzę. A u Chinganu osiągnąłby coś w boksie, no, nie takimi cepami. Natomiast rzeczywiście w stójce potrafi walczyć bardzo daleka droga. Proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo daleka droga. Sulko Huiko. No tak jest napisane. Słuchajcie. Dlaczego pięściarzem tak trudno przyznać się do porażki, czy chodzi o ego, czy kasę? W ogóle no, pięściarz z założenia musi mieć mentalność gladiatora, że w ogóle to, no nie wiem, no, wychodzi Kamil Łaszczyk na Dylana White'a, to Kamil Łaszczyk jest pewny, że wygra. Bo no taki jest charakter tego sportu. No tu nie ma miejsca na ułamek zwątpienia, bo to nie wychodzi wtedy w ogóle kompletnie nie ma to żadnego sensu. Natomiast czy trudno przyznać się do porażki? Znam bardzo wielu pięściarzy, którzy zaraz po walce mówili różne rzeczy, będąc na ringu, czy nawet w wywiadach w szatni, czy na konferencjach prasowych, po czym tydzień później z nimi rozmawiałem, mówili, wiesz co, oglądałem tą walkę, to jednak nie, to jednak mi się to zupełnie inaczej to w mojej głowie wyglądało. Może z tego to wynika, bo wie pan, najczęściej co oglądamy, pan czy ja, to jest pięściarze, który wypowiada swoją opinię zaraz po. No to wie pan, jak ktoś nie był reanimowany, no to przyznaje, że pięściarz był lepszy. Natomiast nie jest to prosta sprawa. Przyznać się. Kamil Adamiszyn, co pan sądzi o Sofire zmieniających się potencjalnych miejscach Chiny, Arabia, USA, miejscach walki Fury Wilder, czy tylko wstawki medialne, czy podbijanie stawek przez te miejsca? Jedno i drugie, a przede wszystkim szukanie, rzucanie przez promotorów nazw, jak w przypadku Macau na przykład, jeśli chodzi o to ostatnio, no tam parę razy Bob Arum walczył i mam nadzieję, że tam może jakieś pieniądze się uda wyrwać. To jest taka rybka, to jest taka przynęta, że wiadomo, jak to napisze jeden czy drugi ważny dziennik, czy ważna strona, czy ważne medium sportowe to poda, to w tych Chinach, czy gdziekolwiek indziej ktoś to przetłumaczy i puści dalej. Wszyscy liczą. To jest taka przynęta, żeby zobaczyć, kto da więcej. Paweł Jordan, cześć Garnek, czy twoim zdaniem Michał Cieślak znajduje się obecnie Top 5 Cruiser? Bardzo na niego liczę przy współpracy z Kubą Hyckim. No, wiadomo, że to pociągnięcie z Kubą Hyckim jest bezpośrednim wynikiem walki w Kinszasie. No tam po prostu pary zabrakło. Wiadomo, wszyscy wiemy, nie będę powtarzał, wilgotność, temperatura, wszystko przedtem, wariacja i tak dalej. Natomiast po prostu zabrakło mu pary, o czym sam Michał Cieślak wspominał i tutaj Kuba na pewno się przyda. Szkoda, że nie nagrałem tej rozmowy na temat, jak to rzeczywiście wygląda. Może z Kubą coś nagramy, ale widzę, że koledzy tam też działają, którą mieliśmy siedząc na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Był Radek Leniarski i ja i Kuba z Radkiem prowadzili taką dyskusję na temat tego, co myśli na temat przygotowania fizycznego laik, czyli Radek. A co myśli gość, który się tym zajmuje na co dzień? Proszę mi wierzyć, tam różnice w opiniach to były 180 stopni. Czy jest w top 5 cruiser, bo czas już ucieka? Tak. Czy są RDZ Best Bet?
Czy są znane Panie pojedynki bokserskie, które według Pana ewidentnie zostały ustawione? Proszę o przykłady. Nie znam takiego pojedynku, który był ewidentnie ustawiony. Żebym wiedział. Pan pyta, czy ja wiem. Czy wie Pan, ja słyszę ciągle różne rzeczy, natomiast bardzo szybko się okazuje, kiedy sprawdzam paru źródeł, że to są po prostu bzdury i bzdety. Natomiast nie znam walki, która była od początku do końca ustawiona. Ustawiona rozumie, że jeden pięściarz wychodzi po to, żeby przegrać. Ja takiej walki w swojej karierze 30-letniej nie doświadczyłem. Jak nie być biednym? O, ksywka. Jak wyglądają ubezpieczenia w przypadku walk bokserskich? Czy zawodnicy mogą liczyć na odszkodowanie w przypadku utraty życia lub zdrowia? Tak, po tym, co się stało z Abdusalamowem, tragedia do dzisiaj. Byłem na tej gali, straszna sprawa, mnóstwo, dziesiątków milionów dolarów zapłaconych, wszyscy skarżyli wszystkich, natomiast w dalszym ciągu te ubezpieczenia, które są, to jest minimalna suma, tutaj o żadnych odszkodowaniach milionowych nie ma w tej chwili mowy. O ile pamiętam, podwyższono to do 50 tysięcy dolarów, co jak doskonale wiecie lub nie, w Stanach Zjednoczonych 50 tysięcy dolarów a to ubezpieczenie ci zabiera za 2 dni i nie ma żadnej poważnej operacji. Ja powiem na swoim przykładzie. Skręciłem sobie nogę, wychodząc na lotnisko, kiedy miałem jechać na lutowy All-Star Game. Skręciłem sobie nogę do tego stopnia, wychodząc z domu, że zemdlałem. Jak się obudziłem, to zorientowałem się, leżąc na betonie przy garażu, że dlatego zemdlałem, bo mam stopę w drugą stronę. Wyobraźcie sobie, stopa jest noga i stopa, to ja miałem w drugą stronę. Zemdlałem jeszcze raz na ten widok. To mnie ubezpieczenie kosztowało, ja byłem w szpitalu 4 dni, kosztowało mnie 46 tysięcy dolarów. Czyli nie mnie, tylko miałem ubezpieczenie. Na szczęście, jakbym nie miał, to bym nie miał na kamerę, żeby kupić, żeby nagrywać te vlogi. Ale 46 tysięcy dolarów, 3 dni operacji. 46 tysięcy dolarów. Może jeszcze z jedno zmieścimy. Jest bardzo dużo. Może ja nie zapominam tych pytań, mam nadzieję, że mi wierzycie. Podwójnego nie będę robił, natomiast przechodzą te pytania do tak zwanego rzutu numer 2, który będzie w przyszłym tygodniu. Jak gość? Czy Anglicy to najgorsi sędziowie ringowi? Wiemy, co zrobili naszym pięściarzom, Jackowiczowi, Pieniasowi, Boninowi. A wie pan co? Może coś w tym jest. Dla mnie jedno z najgorszych przykładów antysędziowania w ringu był Jan Lewis w walce Fragomeni Diablo. Gościu wyglądał, jakby przedtem sędziował pływanie. Naprawdę, słowo honor, nieuznany knockdown, nie wiem czy pamiętacie, Diablo, to był horror. Zresztą Lewis jest często obsadzany, a jest w Anglii uznawany za jednego z najgorszych. Czy Anglicy są najgorsi? Trudno powiedzieć. Natomiast dyletanctwo czasami jest nieprawdopodobne. Pytanie z innej myszki, czy ogląda Pan The Last Dance, czy ostatni taniec, stając Pana drogi zawodowej, zakładam, że tak. Jak Pan ocenia przedstawienie menadżera drużyny, czy według Pana rzeczywiście tak źle wpłynął na atmosferę w teamie? Pozdrawiam, Jacek. Panie Jacku, odpowiemy. Wie Pan co, fajnie oglądam. Na razie nie było nic, czego nie wiem, bo to były akurat czasy, kiedy ja obsługiwałem mocno Chicago Bulls. Nawet dla NBA mi się zdarzyło pracować, NBA International. Oczywiście oglądam, natomiast chodzi Panu o całą tą sprawę z Jerry Krausem. To był klasyczny przykład, kiedy ktoś, kto nigdy nie powinien zostać generalnym menedżerem, Jerry Kraus, zostaje generalnym menedżerem, nie mający żadnego doświadczenia w koszykówce, on był scoutem baseballowym. Ponieważ właściciel zespołu, czyli pan Jerry Reinders, stwierdzi, że okej, ja go wezmę. Zresztą w którymś z odcinków on to mówi, że to była kompletna paranoja, że wszyscy mu odradzali, żeby miał cokolwiek wspólnego z Jerrym Krausem, ale do czego zmierzam? To jest taka sytuacja, w której ktoś dostaje pracę, której nigdy nie powinien dostać i on o tym wie. Czyli oznacza to, że cokolwiek ten gość, który go zrobił, tym kim on jest w tej chwili, powie, to ten zasalutuje, pocałuje go w stopy i powie, będę tak robił. Dla nikogo z nas, absolutnie nikogo, którzy wtedy pracowali przy Chicago Bulls, nie oglądało, nie, to jest mało pokazane. To jest wlazne z mało pokazanie, nie ulega wątpliwości, że decyzje biegły z góry. To były decyzje Jerry Reinsdorfa, które brał na klatę Jerry Krause.
grał na klatę z tego powodu, o którym przed chwilą powiedziałem, że był niezmiernie wdzięczny za to, że jest kim jest. Więc wziąłby absolutnie wszystko, przyjmował na klatę, natomiast decyzje, co zrobić, skończyć team, nie podpisywać kontraktu i tak dalej, płynęły absolutnie z samej góry. Może jeszcze jedno zdążymy, żeby nie kończyć na koszykówce. Kamil Styrna, pana zdanie na temat tego, że pięściarstwo jako dyscyplina wymaga większych umiejętności technicznych, w sensie mniej wybacza, natomiast w MMA można braki nadrobić siłą, szybkością i tym podobne. Wie pan co, to jest tak, ale odwrócę troszeczkę pana logiczne wytłumaczenie. W boksie uprawia się boks, czyli uprawia się jedną ściśle określoną przepisami, jak zadawać uderzenie, jak blokować dyscyplinę. Natomiast w MMA dochodzi tych elementów kilkanaście, więc jeśli zawodnikowi coś nie pasuje z jednej strony, to może przerzucić się, oczywiście o tych najlepszych mówię, może przerzucić się na z walki w stójce, na walkę w parterze, podciągnięcie swojej umiejętności w zapasach. Wszystkiego, nie ma takiego, który umie wszystko idealnie, może z jednym albo dwoma wyjątkami, którzy potrafią wszystko robić idealnie. Wybacza MMA więcej, dlatego że więcej można zrobić. Tak to wygląda. To by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego.